Dzień dobry, dzień dobry. Witam w ten upalny poranek. Cześć, witam cię. Cześć, Kasia. Są tacy goście, z którymi rozmawia się dobrze i są tacy, z którymi rozmawia się wyśmienicie. Do tej grupy drugiej należy Katarzyna Janowska z Onetu. To się okaże na końcu. Dziękuję bardzo za tę miłą zapowiedź. Cześć. Kasia, myślę, że sobie porozmawiamy, jak tam starczy czasu, może i na milion różnych tematów. Zobaczymy, oczywiście, jak wyjdzie. Oczywiście. Jest kultura, dzieje się tyle. Ostatnio minęliśmy się w Toruniu. Fantastyczny tam festiwal, tak, to filmowy. Ale w takim razie zacznijmy od tego, co dzisiaj najważniejsze. Co dzisiaj najważniejsze? Ja rzucam hasło. Forbes, Woman, Book, Club. Tak. A ty proszę wytłumacz naszym widzom, o proszę co chodzi bardzo. I jak znaleźć się w tym klubie. Proszę bardzo. Klub książki Forbes Women właśnie wystartował. Nowa odsłona, bo ten klub już miał swoje wcielenia, ale wystartowaliśmy w nowej odsłonie na festiwalu Big Book Festival w ostatnią sobotę. Z Joanną Bator zaczęłam ten cykl i to będą spotkania z publicznością. Także jak to w prawdziwym klubie książki, że można wspólnie porozmawiać o książce, o tym, co dla nas znaczyła, jakie na nas wywołała wrażenie. Tłum ludzi przyszedł na to spotkanie, czytelniczek głównie, ale był też jeden czytelnik w tym cudownym damskim gronie. Fantastycznie. Fantastycznie, fantastycznie uśmiechał się cały czas. Tak, tak, tak. Więc spotkanie trwało ponad godzinę i zapisaliśmy to spotkanie w formie wideo i w najbliższy czwartek już od rana, od 8 rano będzie można posłuchać, obejrzeć spotkanie z Joanną Bator na Forbes.pl, czyli na naszym socialowym kanale Forbesowym, więc bardzo, bardzo zachęcam do tego, bo Joanna, no i w ogóle godzinna rozmowa to jest coś tak wspaniałego, można naprawdę... No właśnie opowiadasz o jakichś niesamowicie romantycznych czasach, w jakich żyjemy. Tak, godzinne tak. spotkanie, w dodatku dotyczy książki tak. i jeszcze jest tłum osób na sali. Rozmowy na koniec wieku wracają, wiesz. Także, ale rzeczywiście miałam takie poczucie, że można niespiesznie porozmawiać o literaturze i nie tylko, bo to była rozmowa, Joanna Bator pisze książki o kobietach, takie kobiece sagi, w których oczywiście są mężczyźni, ale to kobiety są głównymi bohaterkami, to jak się zmieniają, jak walczą o swoją niezależność na różnych etapach rozwoju społecznego, bo akurat Gorzko-Gorzko, o której rozmawialiśmy, zaczyna się przed wojną w Sokołowsku, w okolicach Sokołowska, które teraz staje się takim Makondo literatury, bo tam też Olga Tokarczuk umieściła akcję swojej najnowszej książki Empuzjon. Także cztery pokolenia kobiet i przez te pokolenia przeprowadza i pokazuje to, co się z kobietami dzieje, będzie działo, gdzie regres, gdzie postęp. Także bardzo taka wrażliwa książka, a sama Joanna Bator jest bardzo taką czułą, i to jest ważne słowo, opowiadaczką i rozmówczynią. Także... Czyli Joanna Bator kilka dni temu, a znamy plan dalszy? Tak, następna nasza odsłona będzie na festiwalu w Gdyni. To jest Miasto Słowa. Tam też przyznawana jest Nagroda Literacka Gdyni. Będziemy tam z rezerwacją i też będzie odsłona Book Clubu. Jeszcze nie mogę zdradzić z kim, bo ta osoba jeszcze o tym nie wie. Ale z tego, co wiem od organizatorów... Po prostu zakładasz, że jak dzwonisz, to wszyscy się zgadzają, tak? No różnie to bywa, bo wczoraj akurat się okazało, że Mariusz Szczygieł, którego bardzo chciałam zaprosić do tego klubu, nie może, bo w tym czasie jest na innym festiwalu, bo w ogóle Polska żyje festiwalami, tak, prawda? To prawda. I to zwłaszcza w wakacje jest ciężko. No nie, to jest tak? coś pięknie, nie, czyli jest znaczy ciężko. Pięknie. I jest bardzo dużo festiwali literackich. Tak, za chwilę startują Góry Literatury u Olgi Tokarczuk. Przełom lipca i sierpnia to jest z kolei festiwal w Sopocie. No i koniec sierpnia to jest Literacka Gdynia, którą ja bardzo, bardzo, bardzo lubię. A w ogóle tak dużo mówię o tej literaturze i Forbes Women. Tak, coś się wydarza, dlatego że od tego numeru jestem autorką poleceń książkowych razem z Kingą Sabak, świetną redaktorką. Redagujemy kolumny dotyczące książek. Tu jest jeszcze to za chwilę. Czyli jakieś przykłady będziemy mieli. To ja tylko zwrócę się do naszych widzów, że można sobie zanotować jakieś pomysły na to. Można sobie zanotować. Po jak te lektury sięgnąć w wakacje. Zdecydowanie właśnie piszę o Mariuszu Szczygle, ale piszemy też Samiec Alfa, o męskim
wszystkich ofiarach patriarchatu pisze Karolina Richter, bo my tutaj... To też ciekawy wątek. Tak, bardzo ciekawy. Łączymy tutaj książki literackie, fabularne, z takimi książkami zaangażowanymi społecznie, opowiadającymi o współczesności. Jest na przykład Szwedzka sztuka kochania Katarzyny Tubylewicz, świetnej reporterki, którą ja bardzo lubię. Kinga Sabak poleca Pieniądze szczęście dają, czyli taki hit, który przygotowała Joanna Przetakiewicz. No ja właśnie Fakty muszą zatańczyć Mariusza Szczygła, więc trochę tego jest. I w ogóle zaglądajcie na nasze strony Forbes Women, na nasz serwis, dlatego że co tydzień będziemy polecały paczka książek. Co czytać w pociągu, co czytać na plaży, co czytać, żeby zaszpanować. To jest super, wiadomo. O, słuchaj, no dobrze, właśnie, w towarzystwie od tego. No wiedziałam. Ale wystarczy tytuły, czy tam polecacie czytać też całe książki? Wiesz co, to zależy, ale już sam tytuł mówi dużo, bo możesz powiedzieć, a tak, słyszałem oczywiście, wiesz, dokładnie, i tutaj rzucić nazwisko dwa autora, zdania, i potem nasza pozycja rośnie. Chciałem się, Kasia, zapytać, bo zerknąłem sobie na badania czytelnictwa. Lubimy zawsze na te badania patrzeć, bo one coś nam mówią o naszym społeczeństwie. Ciekawie było bardzo w 2020 roku, na pewno to pamiętasz, bo okazało się, że od iluś lat drgnęło do przodu, taki mini rekordzik padł dzięki chyba pandemii po prostu. I wyszło tak, że minimum jedną książkę, w ogóle po książkę sięgnęło przynajmniej jedną 42% Polaków, jeśli dobrze pamiętam. I przychodzi mi takie pytanie do głowy, co tracą te 58% osób, które nie sięgają po żadną książkę? Co tracą w życiu w ogóle? Życie tracą. Mają zmarnowane życie. Ktoś, kto nie czyta, ma zmarnowane życie, ale mówię to teraz zupełnie na poważnie. Dlatego, że no ja sobie... Powiało grozą. No ale no bójcie się, ludzie, którzy nie czytacie. Naprawdę, zmarnowaliście sobie życie. Jeszcze możecie, jeszcze żyjecie, więc rzucajcie się do naszych poleceń. To już trochę żart, ale oczywiście rzucajcie się na książki. Słuchaj, no literatura otwiera wszystko. Otwiera wrażliwość. Uczy nas świata. No czy czytasz o tym, że pieniądze szczęście dają, czy czytasz o tym, że fakty muszą zatańczyć, to nieważne. Czytaj. Po prostu, człowieku, czytaj, żeby rozumieć świat, żeby rozumieć, co do ciebie mówią politycy, wyłapać ich brednie, mieć krytyczny stosunek do rzeczywistości, to koniecznie czytaj. Ja w ogóle, dla mnie najważniejszą wartością w życiu jest życie świadome. A świadomość, świadome, czyli wiem, co się dzieje, prawda, wokół mnie, rozumiem procesy, które zachodzą, albo przynajmniej mi się tak wydaje. Łatwiej wtedy sobie poradzić z chaosem, co nie? Tak. Zwłaszcza, że ten chaos od kilku lat jest już, no, to już jest level mega, najwyższy, jaki jest może mega. Być. A Olga, wojna, pandemia, tak. Olga klimat. Tokarczuk, no klimat właśnie, no mamy ciepło, co? Tak. Olga Tokarczuk, słuchaj, no w mowie noblowskiej mówiła, że czytanie literatury, powieści uczy skomplikowania świata, bo powieść to przecież jest bardzo skomplikowana, wielowątkowa, wielopoziomowa struktura. Więc no, tak jak mówię, ci, którzy nie czytają, tracą życie i jeszcze jest czas, żeby to nadrobić. Kasiu, chciałem się, nigdy cię o to nie zapytałem, byłeś przez lata dyrektorką TVP Kultura. Tak. Wiemy, co się wydarzyło po 2015 roku w TVP. Jak myślisz, to co dzisiaj się dzieje tam, to co robi Jacek Kurski, także w segmencie kultury, to będzie się dało zmienić tak jakby z dnia na dzień, po prostu oferując inną kulturę, podchodząc do sprawy inaczej? Czy twoim zdaniem to jest pewien stały, trwały ślad, który pozostawia po sobie Jacek Kurski, zarówno wykorzystując nieraz kulturę do propagandy, czy generalnie tworząc propagandę? Czy to jest takie ziarno, które on zasiał i ciężko będzie sobie z tym poradzić przez najbliższe lata? To znaczy nie ziarno, tylko chwast. Myślę, że trzeba to będzie wyrwać do spodu, naprawdę. I nie mówię, ja nie myślę o ludziach, ja myślę o samym myśleniu o mediach publicznych. Tego się nie da naprawić. To trzeba będzie zniszczyć, zaorać, wyrwać, wymienić glebę i posadzić na nowo. No i w ogóle wprowadzić nowoczesne myślenie o mediach publicznych. Przecież teraz telewizja, no to nie jest ten ekran, który mamy w domu, bo na tym ekranie każdy z nas podłącza cały świat, prawda? I my musimy, ludzie, którzy będą tworzyć media publiczne na nowo,
a mam nadzieję, że to się szybko stanie, dlatego że każdy rok tej propagandy to też są kolejne stracone pokolenia, które po prostu no, są wychowywane w kłamstwie, w złym guście, jeśli chodzi o kulturę. Choć oczywiście zdarzają się tam perełki, bo też nie można całkowicie, tak jak konkurs chopinowski był świetnie zrealizowany przez TVP Kultura, no to jednak generalnie są rzeczy podporządkowane propagandzie, więc tutaj każdy rok to strata. Też wszyscy mówią, że wybory już nie są w Polsce całkowicie wolne przez to, że media publiczne grają po jednej stronie, prawda? Więc trzeba będzie to całkowicie zburzyć i wprowadzić nowe myślenie o mediach publicznych jako nowoczesnym medium uczącym wolności korzystania z demokracji, z narzędzi demokracji, no a to wiadomo, że zawsze najlepiej robi się przez kulturę. Miałabyś ochotę porozmawiać z Jackiem Kurskim? Porozmawiać o tym, co robi, o tym, tak, w jaki sposób zmienił TVP, jakie może mieć to właśnie konsekwencje. Tak, tak, chciałabym porozmawiać, bo ja zawsze uważam, że rozmowa to jest wartość. Bardzo bym chciała posłuchać argumentów. Pamiętam, jak odchodziliśmy, wiedząc, co się wydarzy z TVP 6 lat temu, czy prawie 7, z dyrektorami wszystkimi, to później Gazeta Wyborcza zorganizowała, Jarek Kurski zorganizował takie spotkanie z tymi wyrzuconymi. Byłam ja, był Piotr Kraśko, była Karolina Lewicka, a ja mówię, i żebyśmy porozmawiali o tym, co będzie z telewizją. A ja mówię, ale zaprośmy Jacka Kurskiego, bo to on będzie decydował, co się stanie z telewizją. No ale gazeta się wtedy na to nie zdecydowała, bo powiedziała, że to jest taki ukłon w naszą stronę, żeby docenić naszą pracę, co było oczywiście bardzo miłe, ale wydaje mi się, że dużo ciekawsza byłaby rozmowa, co my zostawiamy, a co ty zamierzasz z tym zrobić. Także ja zawsze chętna jestem do rozmowy. Zresztą pamiętam, jak już PiS przejął telewizję, to spotkałam Jacka Kurskiego na festiwalu w Gdyni. To był sam początek i ja mówię, niech pan tego nie zniszczy, niech pan nie zniszczy TVP Kultura, bo ja tu jeszcze wrócę. No więc on się zaczął śmiać. Uśmiechnął się szeroko, bo on tak, się często uśmiecha, nie? Tak, i bardzo tak, chyba lubi rozmawiać. Tak, tak, lubi rozmawiać. A co sądzisz, Kasia, o tych ludziach, którzy tam dzisiaj pracują? Którzy jakby godzą się wykonywać te wszystkie polecenia, którzy także często świetnie zarabiają. Spotkałaś wcześniej, spodziewałaś się, że byłaś tego właśnie świadoma, że będzie łatwo znaleźć ludzi, no, którym charakter będzie podpowiadał taką absolutną uległość i wykonywanie właściwie zadań, które zleci im władza. No, to się zawsze zdarza. Nie znam teraz tych osób. Ta ekipa, z którą ja współpracowałam w TVP Kultura i w telewizji, dawno, dawno została wyczyszczona z telewizji, więc nie znam osobiście osób, które tam pracują, ale są tam ludzie zaangażowani bardzo ideologicznie po tamtej stronie. Mam nadzieję, że robią to z przekonania, a nie tylko dla pieniędzy. No i są tacy zwykli wykonywacze, tak jak powiedziałeś, rozkazów politycznych dla wygody, dla dobrego życia. No tak zawsze jest. No tak zawsze jest i prawdę powiedziawszy, akurat jeśli chodzi o telewizję, to mnie bardzo nie zaskoczyło, bo tamte zmiany odbywają się, wiesz, stale, ludzie są szarpani przez te zmiany i bardzo wielu się na to godzi i przyjmuje to jako zło konieczne. A jeszcze na koniec, bo już się zbliżamy. Powolutku się zbliżamy. To właśnie w tym Forbesie, który tak teraz tak bardzo mocno wspieram, jest mój wywiad z Małgosią Szumowską, z piękną jej sesją zdjęciową. Fantastyczna. Jest z nimi filmu 33 sceny z życia. Tak, kapitalna, wiesz, na wznoszącej absolutnie ciągle fali, właśnie została członkinią Akademii Oscarowej. Także no wielki, wielki sukces, jak wiemy, robi filmy za granicą. I Forbes Women też dużo mówi o nierównościach. I Małgośka mówi, w Polsce odczuwam rodzaj trudnego do zdefiniowania lekceważenia. Gdybym była mężczyzną, to z moimi osiągnięciami miałabym u nas dużo wyższą pozycję. I wiesz, jak ona to wypowiedziała, jak sobie pomyślałam, rozmawiałyśmy o tym, że gdyby na przykład Wojtek Smarzowski, którego niezwykle cenię i szanuję, wiesz, był członkiem Akademii Oscarowej, robił filmy za granicą z amerykańskimi aktorami, no to przecież byłby noszony na rękach, a Małgosia gdzieś tam myślę, bokiem. Z tym jest rzeczywiście, prawda? Bo jaki to w ogóle nieprawdopodobny sukces polskiej reżyserki. Tak? I pewnie w takim razie Małgorzata Szumowska dziś bardziej doceniana.
poza granicami niż u nas. Tak, absolutnie. No i na koniec ci powiem, że byłam w Toruniu, było super, a dzisiaj zmierzam do Sandomierza, też na festiwal filmowy, festiwal spotkań i filmów niezwykłych. I dziś o 17 będzie tam bicie rekordów w śpiewaniu piosenki literackiej. Z Magdą Umer będziemy śpiewać jeszcze w Zielone Gramy. No i tego się trzymamy, prawda? Takiego szerokiego uśmiechu życzymy naszym widzom na każdego dnia w te wakacje. Kasia, teraz będzie trudne zadanie na koniec. Ostatnie, masz ułamek sekundy, maksymalnie sekundę, żeby się zastanowić. Książka, która wywarła największe wrażenie na tobie w całym życiu. Uwaga? W całym życiu? Tak. Czarodziejska Góra. Czarodziejska Góra. Tak, nie mam jej ze sobą, nie martw się, ale chcę, żebyśmy sobie zrobili zdjęcie. Pamiętam na studiach, jak sięgaliśmy po tę książkę, tak. Ale tam jeszcze należałoby doczytać końcówkę. Rozumiem, Janusz. Czyli jednak trzymamy się opisu, tak? Na szczęście trochę ponad tytuł. Proszę bardzo. A co? Zdjęcie na koniec, uwaga, trochę się świecimy, bo dzisiaj słońce 35 stopni. Proszę bardzo. Bardzo dziękuję. Katarzyna Janowska z Onetu była naszym gościem. Zapraszamy do klubu książki Forbes Woman. Book Club. Tak jest. Dzisiaj o 11:00 jeszcze, jak już się reklamuje, to się reklamuje mój wywiad z Maćkiem Szturem, którym właśnie zrobiłam na Toffee Fest, o jego najnowszym fabularnym filmie, debiucie. Koniecznie polecamy. Zapraszamy. Dużo tematów, dziękuję. Bo się dużo dzieje w polskiej kulturze. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Kasia Janowska była z nami w Onet Rano.